Panie trenerze, no dzisiaj wynik jest jaki jest, ale Polonia postawiła dosyć trudne warunki Widzewowi, szczególnie w pierwszej połowie. Myślę, że tak, ta samobójcza bramka podcięła nam trochę skrzydła na samym początku. Na drugą połowę wyszliśmy bardziej zmotywowani. Przełomową taką akcją była ta ręka w polu karnym, której sędziowie nie odgwizdali. Później straciliśmy piłkę na prawym skrzydle. Widzew się rozpędził, zaczął kontratakować, wykorzystał swoje szanse. Strzelił praktycznie to, co miał do strzelenia, chociaż Filip Błażejewski w bramce tak samo parę razy łapał. Myślę, że zasłużone zwycięstwo Widzewa. No to te kontry i to, że było więcej na miejscu na boisku wynika z tego, że i wy wyszliście trochę wyżej, prawda? Na drugą połowę chcieliście wyjść i zaatakować, tak się wydawało. Tak, tak, chcieliśmy wyjść wyżej, tak jak w pierwszej połowie. Wiemy, że jak się cofniemy, to zawsze może ktoś popełnić jakiś błąd. Chcieliśmy zagrać wyżej, Widzew to wykorzystało. Myślę, że 4-0 to jest minimalny wymiar. Mhm. No wy tych bramek tracicie tutaj mało w Piotrkowie, to są pierwsze bramki, o ile dobrze pamiętam, stracone tu na wiosnę, prawda? Myślę, że tak, ale przede wszystkim my graliśmy tak jak i Widzew na wyjeździe. To nie jest nasz stadion. Wiedzieliśmy, że to nie będzie naszym atutem. Nasze boisko jest na Bronieckiego, jesteśmy tutaj na Żwirkach i tak przypuszczaliśmy, że jeżeli tu zagramy, będzie ciężko cokolwiek zrobić i urwać jakieś punkty Widzewowi. Mhm. Jaki jest cel Polonii na ten sezon? Ten środek tabeli spokojnie? No, utrzymanie, panie redaktorze. Mhm. No, macie przed sobą mecze z GKS-em u siebie i z Paradyżem u siebie. No nie ukrywam, że my tutaj w Łodzi liczymy na to, że urwiecie jakieś punkty. Tak, my musimy szukać właśnie punktów, ale tak jak mówiłem wcześniej, będziemy grali u siebie i na pewno będziemy bardziej zmotywowani, żeby na swoich śmieciach, tak powiem, wygrywać.